drugiej strony jednak nie wpadaj w pychę po tym, jak uświadomisz sobie własną sytuację w zestawieniu z innymi, bo żadna istota żywa nie jest bezkarna przed Bogiem. Ani nikt zrodzony z niewiasty nie okaże się sprawiedliwy. Nie wiesz również, co ci się przydarzy u końca. Pamiętaj na swoje grzechy i żałuj razem z grzechami, jak Maria, w miłości przybliż się do Pana i poproś Go, by odpuścił ci twe grzechy. A On cię wysłucha. Jeśli jednak zły, czyli szatan, doprowadzi cię do stanu zwątpienia, pamiętaj o celniku i nierządnicy, którym Pan odpuścił, i ufaj mu. Wierz, a będziesz żył. Wysłuchaliśmy 12 pouczeń Ewagriusza, 12 zachęt. Myślę, że warto w takim krótkim czasie pochylić się nad tym, co stanowi całość naszej walki duchowej, naszego po prostu starania duchowego i naszego duchowego życia. Niech te wskazówki Ewagriusza będą nam pomocą, jeżeli przyglądamy się temu, co robimy dobrze, a co robimy źle. Potrzebujemy mistrza, żeby to weryfikował. Myślę, że ta zachęta podzielona na 12 części do tego była nam przydatna. Dalej trwamy w adwentowym czuwaniu, aby przyjście Jezusa nam po prostu nie umknęło.